Dzień dobry widzowie, witam w kolejnym odcinku. Pięknie nam to tu wyschło, dwa dni sobie leżało. Dzisiaj w nocy to trochę popadał deszcz, ale wyschło pięknie z tej strony. No co się stało, kurde, miałem tam ten plastik, nie, ten tutaj. Miałem go, co go znalazłem wtedy na wiosnę. On jest piękny, fajny, ale on jest dużo krótszy. Ja się dopiero kapłem, jak go przyłożyłem tam. On ma 29 dotąd, a 31,5 dotąd. A ten mój ma, to było odtąd, 33 dotąd, a tu 35,5. Tamten jest krótszy o 3 cale i nie pasuje mi tutaj na te... na to do przykręcenia. Także musiałem tego ściągnąć. Ja myślałem, że to będzie, no już do kosza pójdzie, ale niestety musiałem się z nim pogodzić, zrobić tu stolarz, który już można ściągnąć. Rzeźmy. Takie co użyłem tutaj, żeby to było proste. Tu zalepiałem tym włóknem. Jak to wygląda z tej strony? Z tej strony jest to katastrofa w Smoleńsku. Wszędzie spękane. Także co z tego wyjdzie, ja nie wiem. Ja nie wiem. Ale najważniejsze, że poklejone, to może to da rady wysendować, uwidzimy. Najważniejsze, tak jak mówię, te dziury poklejone, także tu damy inne trochę szpachli, tej lepszej trochę, bo to w ogóle jest inny plastik jak te wszystkie tam. To on jest tak jak guma, taka twarda guma i temu chyba to tak wszystko odpryskuje, ta farba. No ale nic. Jaki używam primer, Tati? 2 minuty czego ruszać. Potem się wyciąga to. Wraca do góry nogami. I to się przebija. Ok. I teraz znowu trzeba 2 minuty ruszać. Bo to jest taki 2K, dwuskładnikowy. I on ma tak samo utwardzacz taki jak farba. 2 minutki, no i możemy malować. Dwa lata temu malowałem w pick-upie moim wydech taką farbą srebrną, która jest na wysoką temperaturę i zostaje mi 1,5 puszki tego. No i wziąłem te kratki, te stopnie i przemalowałem to tym. Tak samo tu, jak i te tutaj. No i wyglądały one przedtem tak. Chyba jest różnica, nie? Ja wiem, że to się to brudzi, bo się po tym chodzi i wszystko, ale choć na chwilę będzie inaczej wyglądało, nie? A po co ma mi stać ta farba? Także z tego jestem bardzo zadowolony, że to tak sobie zrobiłem. Nie jest takie dosrane jak to tutaj. No a te plastiki, co wczoraj malowałem, no to poprzykręcałem. Siedzą już solidnie. Śrubki wszystkie nowe. Te, co zostały, no to zostały. Nie dałem rady ich. Tu jedna jest, która została. Nie dałem rady już jej wyciągnąć naprawdę. Nie chcę się już bawić z tym. Ale te trzy to tak trzymią, że to nie pójdzie nigdzie. Także wygląda to już tak coraz lepiej. Teraz idę, zakładam ten tu duży plastik i tą czapkę muszę tu w środku jeszcze wymalować, bo ją tak psikłem i no jak tutaj leżała, co tak spod troka, no to jest jak jest. No i tak mi to schodzi, tak się to tu bawię. No nic, idę zakładać ten tu plastik teraz. Już ten troczek, ta strona będzie wyglądać ładnie.
chciałem ten plastik tutaj wsadzić teraz, ale kurde, nic mi dziś nie idzie. To tutaj było tak grube, że nie chciało mi tutaj wejść. No i musiałem całe to musiałem heblować, tą górną listwę. Nie heblować, bo mam hebel elektryczny, ale bałem się, że mi to potarga. I no tą szlifierką. Także zaś mi zeszło długo. Ale teraz jest fajnie cieniutko. Także wchodzi bez problemu. Jedyne co muszę zrobić, to zaznaczyłem sobie tutaj, gdzie się to mi kończy. Tu i tu. I muszę wywiercić dziury na te śruby, które stopień będą trzymały. To mam zaznaczone i teraz pomierzyć, wywiercić dziurki i ten będzie już gotowy do zakręcania. No nie idzie mi to dziś nic, temu że nie działa chyba. Okej, teraz tak, wyściągałem te catwalki tutaj, te kratki duże. Jedna jest tam, będzie malowana zaraz, druga już tu sknie. Wyściągałem stąd, będę sobie to mógł tu wymalować. No i będę miał piękny dostęp do tego tutaj. Co już na to patrzyłem. Jednak to nie jest od prądu, to są rurki od powietrza. Na szczęście nic nie syczy. Ta żółta to idzie tu od przesuwania piątego koła, a czerwona jest tutaj do tego zaworku. To jest do hamulcy. Tu idzie i tam. Także nie jest źle, myślałem, że dużo gorzej. Teraz muszę takie opaski tu wyzakładać. Na to tu takie coś jak to tutaj. Tu jedną dom i tamtą drugą. I będzie. To tutaj też mi tak goni z tej strony. Niby to pancerz ma, ale tutaj też kiedyś było. I tutaj też kiedyś było. To ja to wyzateguję. Ja to wyzapinam. No, tu idzie właśnie elektryka, tu idzie prąd, a tu idzie powietrze. Ach, to z tym prądem też będę musiał sprawdzić. Za bardzo nie mam czasu, bo w sobotę muszę wyjechać stąd, ale muszę sprawdzić, bo nie mam wstecznego światła. Nie robi mi wsteczne światło, nie wiem gdzie. Kurna. Będę musiał to tak na spokojnie, bez kamery, dwoma ręcami popatrzeć. Idę malować tamto. I zabieram się za malowanie tego i naprawianie tego. Muszę się przyznać, że zajebałem. Zajebałem coś. Ach. Od początku muszę to powiedzieć. Tu jest czarne świecące, nie? Tu jest takie matowe. No i szare. No i dość to tak fajnie wygląda, nie? W sobotę byłem syna uczyć jeździć. No i tu siedziałem, on tam. No i jechaliśmy. No i tutaj też szare, czarne matowe i czarne świecące, nie? To samo tutaj. Czarne świecące, czarne matowe, szare.
I tak sobie siedziałem tutaj, jak on jeździł, i sobie myślę, kurwa, spróbuję takie w troku zrobić. No i zrobiłem. No i zrobiłem. Ale za chuja to nie robi. Nie wiem. To jest za matowe trochę. A to strasznie się świeci. Nie wyszło to tak, jak ja myślałem, że to wyjdzie. Te ładnie wyszły. To jest to, że tu jest wszystko z innego materiału. Tu jest tak jakby skóra. To tu to w ogóle jest tak twarde, jak... Bo jak ściągnąłem całą tą tapicerkę, wszystko, to tego tu nie da rady. Znaczy da rady. I no do tego jest wszystko przymocowane. To jest takie jedna całość, hej, head. To jest takiego twardego i naprawdę wszystkie te bezpieczne, wszystko co jest w środku jest przymontowane do tego. A te plastiki, to wszystko odchodzi, bo to jest do tego przymocowane. Także wszystko powyciągałem oprócz tego. To wymalowałem tu na matowy kolor. To już wszystko w garażu na ten czarny z połyskiem. No i to jest inny materiał jak ten. Ten wyszedł fajnie, tak jak w pick-upie. A ten to się świeci naprawdę strasznie. To wymalowałem na ten. Ale wymaluję wszystkie te niebieskie na taki kolor. No i no nie miałem czasu. To jest chwila, moment ściągnąć to. To na takie klipsy tylko jest. No ale, no nie wiem. Według mnie to nie robi. Nie robi to, chyba żebym to ściągnął i na matowe wymalował. Na takie jak to. No bo do słońca to aż się świeci. O, no trudno. Trudno, idę. Biorę się za zakręcanie wydechu. Tu już mniej więcej bym miał. O, tą górę ściągnąłem. Górę ściągnąłem, bo kolega ma, oddaje troka na aukcję do koparta i zadzwonił mi, żebym sobie przyjął wziąć. A on ma takie samo jak było, i no, że on ma z prądem. I tam ma wszystkie i CB radio, i prądy na halogeny, także ja już prąd podciągłem główny tam. I miałbym to fajne, i te siatki co były, nie były tak wynaciągane, było po prostu nówka. Także powiedział mi, żebym sobie to wziął, a tamto mu przykręcił, bo to i tak na aukcji idzie. Także to będę dzisiaj wieczór robił. No a teraz biorę się za zakładanie wydechu i tu mam tą blachę z odzysku, co z tamtych plastików wziąłem, muszę ją tu zainstalować, bo jeszcze mi to tu goni. Także jeszcze trochę roboty przede mną, no i resztę będę go odpalał i jechał, założę na parking, bo jutro 9 sierpnia mam sprawę w sądzie. Miasto mi wysłało, no, znaczy nie w sądzie, to jest takie w mieście po prostu, muszę iść tam do miasta i powiedzieć im, czemu to tu stoi, a jak wyjadę i zaparkuję go już gdzieś na parkingu, to po prostu powiem, że no już go nie ma, nie? No uwidzimy co to powiedzą mi jutro. Co mnie tu dupcy jeszcze, to, że te migacze mi napieprzają, tak jakby była żarówka spalona. Tak to robi właśnie. Bardzo szybko, ale jak założę, bo oryginalne tu były zwykła żarówka, a jak założę tą żarówkę zwykłą, no a jak założę tą żarówkę zwykłą, to miga fajnie. I tutaj też idzie przez całe. No i musiałem zamówić taki rezystor i też za cholerę nie mogłem, nie wiedziałem jak go podłączyć. I podłączałem i do plusa, i do minusa, i mi to za cholerę nie robiło. No i dopiero film na YouTube, jak to się podłącza. No i nigdy bym nie pomyślał, że ten rezystor się łączy plus z minusem. I od tego się puszcza kable. I teraz robi. Naprawdę, nigdy bym nie pomyślał, że to tak ma być podłączone. Do tego i do tego. No ale tak jest i tak robi. Także biorę się za lutowanie tego i zakładanie z tamtej strony, też muszę tak zrobić.
No i proszę bardzo, zalutowane. Robi tak, jak ma robić. No bo tak to tak szybko goniło, że to ino dotąd dochodziło. Z tyłu mi robi migacz? Bo ani nie wiem. Robi pięknie. No, teraz się biorę za drugą stronę, żeby to już od razu zrobić za pamięć. Ta strona gotowa, ale mi to dało w dupę. Obcinałem, łączyłem na różne strony, za chuja nie robiło. A co się okazało? Okazało się, że ten migacz tu miałem niepodłączony. To było niepodłączone, jak zainstalowałem lusterko. No i pikało, no bo jednego migacza nie było, nie? O Boże. No normalnie już nie wiedziałem, co robić. Tak jak mówię. Ilem się tu nałączył, naobcinał. No, ważne, że jest. No i tak, przywiozłem to od znajomego. O to mi właśnie chodziło, że... On tu ma na CB radio to trzymanie. I tu na boku ma takie na prąd. O. Jest to bardzo brudne, ja to wyczyszczę, fajnie przemaluję, ale o. Tak, i tu jest zawieszanie CB radio, zapalniczka i tu można te porobić switche. No, ale to jest fajne, bo CB radio się tu da i nie musi być wtedy u mnie na tym. Tutaj na desce rozdzielczej. Także tak. Dzięki za to. Idę to umyć fajnie i wymalować. No wychodzi tak. Bardzo ładnie wychodzi. Jaką farbę używam? Firma SIM. Color Code i to jest typowo farba tylko do tapicerki. Ten akurat się nazywa Medium Grey, czyli taki średni szary. Drugi kolor, co mam, czarny, to jest to samo SIM, też do tapicerki, i Satin Trim Black. To no drogie to jest, bo nie powiem, ale naprawdę robi robotę i już nieraz malowałem. Nie w jednym aucie, jak już taki naprawdę chujowy ten środek był, rewelacja. I jak wyschnie naprawdę, chociażbyś drapał paznokciem czy czymś, nie zdrapiesz tego. To naprawdę robi robotę ta farba, SIM. Mają przeróżne kolory. Co jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo cieniutko ta farba się kładzie. I dwa kołty, dwa razy wystarczy psiknąć i naprawdę pokrywa wszystko. I wszystkie te takie terowki, co są w tych tapicerkach, te takie, nazwijmy to, sęki, to wszystko zostaje. Ona tak naprawdę cieniutko siada, a pokrywa tak bardzo fajnie. Dwie warstwy i przykryte całe. Ja daję trzy, dam jeszcze jedną, bo chcę jeszcze jedną, ale naprawdę dwa razy wystarczy i polecam. Jeżeli ktoś ma stary środek, naprawdę dorąbany, SIM, Color Code, no i kolory to już się tam wybiera, mają milion kolorów. No i co, tamtą będę malował na czarno, tą budę, te tu na szaro, żeby to jakoś wyglądało w miarę. No i co, no i będę to instalował. Z wami się żegnam, trzymajcie się i do następnego, heja.